Berlinie miała miejsce czwarta edycja kongresu Made in Poland. To prestiżowe wydarzenie, które koncentruje się na promocji współpracy gospodarczej oraz wymiany handlowej między Polską a Niemcami, zyskało wsparcie ambasadora RP w Niemczech, Dariusza Pawłosia. Na dzisiejszym kongresie Made in Poland, tutaj w sercu Berlina, mogliśmy właśnie z ust niemieckiego przedstawiciela gospodarki usłyszeć, jak wiele produktów jest rozpoznawalnych w niemieckich sklepach czy na niemieckim rynku. Niemcy chętnie tankują na polskich stacjach Star i Orlen Deutschland, Niemcy chętnie piją polskie piwo, Niemcy chętnie sięgają po polskie jabłka, po polskie gry komputerowe. Właściwie w każdej branży, w każdej dziedzinie jesteśmy tutaj mocno obecni. To jest niezwykle budujące. Wymiana handlowa między Polską a Niemcami w ubiegłym roku przekroczyła imponującą sumę 167 miliardów euro, co stanowi świadectwo zaangażowania, innowacyjności oraz odporności polskich przedsiębiorstw. To wydarzenie jest niezwykle ważne, aby pokazać, że dzisiaj Polska to równy partner w gospodarce, to równy partner do współpracy międzynarodowej, że dzisiaj polski przedsiębiorca nie ma prawa mieć kompleksów i może pokazać, że niejedne technologie, które są tworzone w Polsce, czy też poziom nauki inżynierów polskich jest dużo wyższy nawet niż w zachodniej Europie. Podczas kongresu ambasador Pawłoś przyznał również prestiżowe statuetki wyróżnionym przez Polską Agencję Przedsiębiorczości przedsiębiorcom, w tym przedstawicielom renomowanych firm, takich jak Blachotrapez oraz Adamiec. Chcemy wyjść na rynki zagraniczne, więc jest to okazja, gdzie możemy poznać klientów z zagranicy, zaprezentować swoje produkty. Przymierzam się w przyszłym roku również startować do nagrody, odbioru nagrody, także zobaczymy. Trzymać za nas kciuki. Kongres Made in Poland to już czwarta edycja tego znaczącego wydarzenia, które ma na celu wyróżnienie potencjału polskich producentów. Ci producenci, działający w różnych branżach przemysłu, odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu i rozwijaniu gospodarki Polski. Jest bardzo duże gro osób, które z polską działalnością przyjeżdżają do Niemiec i tutaj wykonują swoje usługi bądź sprzedają swoje produkty, ale też Polacy, którzy otwierają niemieckie działalności. Jest ich coraz więcej. Rzeczywiście po czasie, gdzie w roku 2020 mogliśmy obserwować spadek, teraz jest ich naprawdę bardzo dużo. Tutaj jest ogrom wiedzy, można uczestniczyć w wielu panelach dyskusyjnych, można podczas networkingu uzyskać bardzo wiele cennych wskazówek, informacji, ale też kontaktów. Myślę, że te kontakty w biznesie są najważniejsze. Warto zauważyć, że wymiana handlowa między Polską a Niemcami jest rekordowa. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w ciągu 9 lat od 2010 roku jej wartość wzrosła o ponad 84,5%, osiągając imponującą kwotę prawie 130 miliardów euro. Niemcy są jednym z głównych partnerów handlowych Polski, a głównymi eksportowanymi towarami są produkty z sektora motoryzacyjnego i meblowego. Wielką radość przeżywam za każdym razem, wszyscy przeżywamy chyba, gdy widzimy polskie produkty na półkach niemieckich sklepów, po które chętnie sięgają Niemcy. Serce rośnie, gdy widzimy polskie przedsiębiorstwa, które już od lat skutecznie działają na niemieckim rynku. Ich logotypy widzimy dziś na banerach kongresu Made in Poland. Warto przywołać kilka takich sukcesów inwestycyjnych. Orlen Deutschland, przedstawiciele koncernu są również dzisiaj z nami, rzeczywiście skutecznie konkurują z potentatami światowego rynku naftowego tutaj. Już ponad 600 stacji jest w Niemczech, powstają nowe, a w Landzie, w którym jest siedziba koncernu Schleswig-Holstein, Orlen Deutschland jest drugim albo trzecim płatnikiem podatków, a więc jest to ewidentny sukces. Inna firma, niedaleko Berlina, TZMO, to Miejskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, już od dawna świetnie działają na tym rynku. A tak przykładów można by podawać wiele. Ale czekamy też, proszę Państwa, na nowe odważne inwestycje innych polskich firm i przedsiębiorstw. Ciekawym wyzwaniem będzie na przykład sektor bankowy i ubezpieczeniowy. Niedawno miałem okazję być we Frankfurcie nad Menem, gdzie już mają swoje przyczółki banki PKO BP i Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK. Czekamy oczywiście również na polskich ubezpieczycieli. A więc jest to rynek, który jest ewidentnie chłonny i warto go zdobywać.
Kongres Made in Poland to ważne wydarzenie, które podkreśla znaczenie współpracy między Polską a Niemcami na arenie międzynarodowej, promując innowacje, handel oraz gospodarczy potencjał Polski.